Wójt gminy Smyków Jarosław Pawelec zaprasza do skorzystania z usług gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy. Adres Smyków 91 na pierwszym piętrze, pokój numer 8. Telefon 41 373 91 84. Godziny pracy od 13 do 15 od poniedziałku do piątku. Program Czyste Powietrze zakłada możliwość otrzymania przez mieszkańców dotacji na ocieplenie budynków czy wymianę pieców. O szczegóły należy pytać we wspomnianym punkcie. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy wakacje, więc pytamy dzisiaj konecczan, jak zamierzają je spędzić, w kraju czy może za granicą. Jak zamierza Pani spędzić tegoroczne wakacje? Pracy. Pracy? Żadnych wyjazdów? Nie, nie planuję na razie nic. W roku szkolnym dopiero. Nie wiem. Nie planuje Pani gdzieś wyjeżdżać? Czy jakoś może aktywnie spędzać czas? Może i spędzę aktywna. Ale jak budować pieniądze na to? W Polsce czy może gdzieś za granicą? W Polsce. My przyjechali z Ukrainy. Z dziećmi ja. Przyjechała z Ukrainy. Ale pieniądze, щоб odpoczywać, na razie nie mają. Будемо тут відпочивати в Конському. Ось зараз іду в Дом культури запитати, може для дітей на лято якісь є цікаві, ну і що можна зробити там, малювання, чи може танці, чи співи якісь. То будемо проводити час тут, в Конському, бо зараз мешкаємо тут. A nadal nie wiadomo, gdzie będziemy mieszkać. Ja w domu odpoczywam. Żadnych wyjazdów? Nie. Dzieci moje wyjeżdżają. Nie mam w ogóle pomysłu na spędzanie tegorocznych wakacji. Żadnych wyjazdów? Żadnych. Jeszcze nie wiem. Jak zamierzają Państwo spędzić tegoroczne wakacje? Oj, pracowicie. Raczej w domku. Bez wyjazdów żadnych? Bez. Nie ma opcji. Trzeba pracować. No trzeba z wnusiami się zająć. Roboty tyle, a ręce tylko dwie. Jak zamierza Pani spędzić tegoroczne wakacje? W domu. Bez żadnych wyjazdów? To znaczy 3 tygodnie nad morze. W Polsce czy za granicą? W Polsce. Wyjeżdżamy nad morze. W Polsce? W Polsce. A to będzie jedyny wyjazd, czy gdzieś jeszcze może za granicą? Nie, tylko morze. Czemu akurat Polska? No jest najpiękniejsza.